W sierpniu 2015 roku w Augsburgu odbyła się doroczna konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Wypadków Lotniczych, na której członkowie zespołu przedstawili dwa referaty związane z badaniem wypadku w Smoleńsku. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tymi referatami. W trakcie podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk Północny samolot TU-154. W odległości 855 metrów przed progiem pasa 2.6, lecąc na małej wysokości nad ziemią, zderzył się z drzewem o średnicy około 40 cm, w wyniku czego odcięta została 1 trzecia długości lewego skrzydła. W wyniku tego samolot obrócił się na plecy i zderzył z ziemią. Wszystkie 96 osób na pokładzie, w tym prezydent Rzeczpospolitej Polski, zginęły na miejscu. Samolot Tu-154 należał do 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego. Pilotowany był przez załogę wojskową. Dowódca samolotu miał ogólny nalot 3532 godziny, w tym 429 godzin jako pilot dowódca samolotu Tu-154. Doświadczenie lotnicze pozostałych członków załogi na samolocie Tu-154 wynosiło odpowiednio Drugi pilot 194 godziny, nawigator 58 godzin, technik pokładowy 329 godzin. Lotnisko Skmoleńsk Północny to było nieużywane lotnisko wojskowe otwarte na życzenie strony polskiej jedynie na przyjęcie lotów związanych z wizytą polskiej delegacji w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 roku. Wyposażenie nawigacyjne lotniska składało się z dwóch radiolatarni bezkierunkowych – Radiolokacyjnego systemu lądowania oraz świateł podejścia. Minimalne warunki atmosferyczne do lądowania to widzialność 1000 m i podstawa chmur 100 m. Prognozowane warunki atmosferyczne do lądowania w Smoleńsku były wyższe od minimalnych, co nie dawało podstaw do rezygnacji z lotu lub przesunięcia godziny startu. Rzeczywiste warunki panujące w Smoleńsku podczas podejścia do lądowania samolotu Tu-154 z polską delegacją były jednak dużo gorsze niż prognozowane. Występowało pełne zachmurzenie i silna mgła ograniczająca widzialność poziomą do około 200 metrów i pionową do 20 metrów. Samolot zbyt późno rozpoczął zniżanie, przez co przez znaczną część podejścia znajdował się nad ścieżką. Aby dojść do prawidłowej ścieżki samolot musiał zniżać się ze zwiększoną niż ustalona dla takiego podejścia prędkością opadania. Zwiększona prędkość opadania samolotu doprowadziła do zadziałania systemu TAWs ostrzegającego przed zderzeniem z ziemią. W sumie system TAWs trzykrotnie ostrzegał załogę przed zderzeniem z ziemią komunikatami Terrain Ahead. Załoga nie reagowała na te ostrzeżenia. Samolot przeciął ścieżkę w odległości około 2700 m od początku pasa i od tego miejsca kontynuował zniżanie poniżej ścieżki. Przekroczenie minimalnej wysokości zniżania nastąpiło w odległości około 2300 m przed pasem. Należy podkreślić, że dla tego rodzaju podejścia minimalna wysokość zniżania oznacza bezwzględną granicę, której pilot nie może przekroczyć nawet o metr, jeżeli nie zobaczy pasa do lądowania. Kolejne alarmy pull-up systemu TAWS rozpoczęły się około 1600 metrów od progu pasa i trwały praktycznie do końca lotu. Zarejestrowana przez rejestratory pokładowe najniższa wysokość lotu nad ziemią wyniosła 6,2 metra, co, przy uwzględnieniu widocznego na slajdzie ukształtowania terenu przed lotniskiem w Smoleńsku, oznaczało, że w odległości około 1200 metrów przed lotniskiem samolot wykonywał lot kilka metrów poniżej poziomu lotniska. Lot na tak małej wysokości musiał doprowadzić do zderzenia z przeszkodami terenowymi. Pierwszymi były niewielkie drzewa i krzewy rosnące w odległości od 1100 do 900 metrów przed lotniskiem, ale to zderzenie z widoczną na zdjęciu brzozą o średnicy około 40 cm doprowadziło do odcięcia dużej części lewego skrzydła, co uniemożliwiło załodze sterowanie samolotem. I doprowadziło do zderzenia z ziemią. Ślady zderzeń z kolejnymi przeszkodami jednoznacznie wyznaczały lot samolotu, aż do zderzenia z ziemią. Należy podkreślić, że trajektoria lotu wyznaczona na tej podstawie pokrywała się z zapisami uzyskanymi z badania rejestratorów lotu. Oględziny miejsca wypadku oraz szczątków samolotu były kolejnym dowodem potwierdzającym krytyczną fazę lotu. Jak mogli Państwo zobaczyć na jednym z poprzednich slajdów, w brzozie były wbite elementy konstrukcji skrzydła, natomiast w odciętej części skrzydła można zaobserwować charakterystyczny sposób niszczenia konstrukcji, wskazujący na zderzenie z przeszkodą, oraz fragmenty drzewa. Charakterystyczny sposób zniszczenia, potwierdzający ustalenia komisji, mogą Państwo zobaczyć na kolejnym zdjęciu. Po lewej stronie widzimy odciętą w wyniku zderzenia z brzozą zewnętrzną część lewego skrzydła wraz z lotką. Po prawej stronie widać elementy skrzydła zniszczone wskutek zderzenia samolotu z ziemią. Oględziny miejsca wypadku wykazały również niewłaściwe przygotowanie lotniska smoleń Północny. w szczególności dotyczyło to systemu świateł podejścia. Wiele świateł było niewłaściwie skierowanych, brak było żarówek, reflektorów, a widoczność pozostałych przesłaniały drzewa i krzewy. Rozrzut szczątków samolotu nastąpił na niewielkiej powierzchni o wymiarach 152 na 52 metry. Jest typowy dla tego rodzaju zderzeń z ziemią. Pierwsi polscy specjaliści dotarli na miejsce wypadku jeszcze tego samego dnia, natomiast druga grupa badaczy rozpoczęła pracę w dniu następnym. W sumie 18 członków polskiej komisji pracowało na miejscu wypadku przy oględzinach wraku, dokumentacji śladów i zabezpieczeniu materiałów do późniejszych badań. Rejestratory pokładowe, czyli tzw. czarne skrzynki, kluczowe dowody w badaniu wypadków lotniczych, zostały odnalezione jeszcze w dniu wypadku i, za zgodą i w obecności polskich specjalistów i prokuratorów, zostały przewiezione do Moskwy, gdzie w laboratorium Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego zostały przez polskich specjalistów otwarte i odczytane. Należy podkreślić, że jeden z rejestratorów, eksploatacyjny rejestrator ATM QUAR, został odczytany przez jego polskiego producenta w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, a pamięć systemu TAFS i FMS odczytał w Stanach Zjednoczonych producent tych urządzeń, firma Avionics. Obydwa wspomniane odczyty były przeprowadzone w obecności polskich i rosyjskich specjalistów. Analiza zapisów czarnych skrzynek pozwoliła z bardzo dużą dokładnością na określenie przebiegu ostatniej fazy lotu, w tym działania załogi, oraz momentu zderzenia z brzozą. Z przeprowadzonych analiz wynikało jednoznacznie, że do czasu zderzenia z brzozą samolot był sprawny. Nie zarejestrowano też żadnych anomalii, takich jak wybuch, problemy ze sterowaniem lub działania osób trzecich. Należy przypomnieć, że załoga samolotu T154 była czterokrotnie informowana o warunkach atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne lądowanie w Smoleńsku. Po raz pierwszy 28 minut przed planowanym lądowaniem. Informacje te były przekazywane przez kontrolerów ze Smoleńska oraz załogę polskiego samolotu Jak-40, który wylądował w Smoleńsku wcześniej. Komunikat przekazany przez kontrolera ze Smoleńska był następujący. W Smoleńsku mgła widzialność 400 metrów nie ma warunków do lądowania. Pomimo to kapitan samolotu TU-154 podjął decyzję o próbie podejścia do lądowania do minimum lotniska, czyli 100 metrów. Innymi ustalonymi podczas badania ważnymi faktami były wspomniany wcześniej brak reakcji załogi na ostrzeżenia systemu TAWS oraz zniżanie samolotu podczas podejścia z prędkością przekraczającą 5 m na sekundę zamiast nieco ponad 3 metry na sekundę. Decyzja o odejściu na drugi krąg została podjęta przez załogę, gdy samolot znajdował się na wysokości 39 metrów nad poziomem lotniska, 91 metrów nad obniżeniem terenu w odległości około 1700 metrów od progu pasa. Jednak pierwsze działanie załogi wskazujące na próbę odejścia na drugi krąg miało miejsce dopiero w odległości 1538 metrów od progu pasa. Gdy samolot znalazł się na wysokości 23 metrów względem poziomu lotniska, minimalna wysokość nad poziom ziemi zarejestrowana przez rejestrator wyniosła tylko 6,2 metra. W przeprowadzonym badaniu komisja stwierdziła również niewłaściwe przygotowanie lotniska Smoleńsk do przyjęcia lotów samolotów w dniach 7 i 10 kwietnia oraz błędy w pracy rosyjskich kontrolerów. Polegały one na podawaniu załodze informacji o prawidłowym położeniu na ścieżce, podczas gdy lot samolotu znacznie odbiegał od prawidłowego podejścia oraz zbyt późne wydanie komendy HORYZONT, nakazującej natychmiastowe przerwanie zniżania i przejście do lotu poziomego. W raporcie końcowym komisja zawarła 163 wnioski dotyczące odstępstw od prawidłowego działania w 16 obszarach. Przyczyną wypadku było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią. Określono też 14 czynników sprzyjających zaistnieniu wypadku. Po badaniu zaproponowano 45 zaleceń profilaktycznych, z których wszystkie zostały wdrożone. Polska i Rosja nie były związane z żadną umową międzynarodową dotyczącą badania wypadków lotniczych samotów wojskowych. Stara umowa, pochodząca z roku 1993, zawarta pomiędzy Polskim i Rosyjskim Ministerstwem Obrony, zawierała tylko jedno zdanie dotyczące badania wypadków. Badanie wypadku będzie prowadzone wspólnie przez Komisję obu krajów z poszanowaniem tajemnicy państwowej. Umowa ta nie zawierała żadnych procedur badawczych. Problemy związane z badaniem wypadku samolotu Tu-154M dotyczyły faktu rozbicia samolotu należącego do państwa NATO o statusie HET na terenie kraju nie będącego członkiem paktu NATO. Brak było ustalonych zasad przekazywania wymiany informacji o charakterze wojskowym, Rosyjskie zasady lotów zakładały obecność lidera w kabinie pilotów samolotu wojskowego spoza Rosji. Brak było czasu na zawarcie nowego porozumienia. W początkowym etapie badania po wypadku prace prowadzone były wspólnie przez Komisje Wojskowe obu państw. Po trzech dniach strona rosyjska podjęła decyzję o przekazaniu badania technicznego komisji MAC. Po stronie polskiej Badanie wypadku prowadziła Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego składająca się z 34 specjalistów, 17 wojskowych i 17 cywilnych ekspertów. Należy tu dodać, że do roku 2011 w Polsce Komisja Badająca Wypadek Samolotu Lotnictwa Państwowego powoływana była do każdego wypadku. Nie było stałej komisji na wzór rozwiązań cywilnych. Wobec przyjęcia standardu badania zgodnego z aneksem 13 do konwencji szykagowskiej Polska uzyskała prawo do skierowania akredytowanego przedstawiciela strony polskiej, który wraz z doradcami technicznymi był obecny na miejscu wypadku w Smoleńsku i później podczas prac komisji w Moskwie. Dzięki temu uzyskano cyfrowe kopie zapisów rejestratorów parametrów lotu, zapisy rozmów i korespondencji ze służbami ruchu lotniczego, a także zapisy pracy urządzeń TAWS oraz komputerów FMS. Standardy aneksu 13 przyjęto, mając jednak na uwadze, że samolot T-154M operował niezgodnie ze standardami ICAO, wojskowa załoga nie posiadała licencji ICAO, rosyjscy kontrolerzy nie posiadali uprawnień zgodnych z IKAO. Celem lotu było lotnisko wyposażone w standardowe wojskowe wyposażenie. Lot odbywał się zgodnie ze statusem HET. W trakcie lotu stosowano wojskowe i państwowe zasady lotów. Po otrzymaniu w Polsce informacji o wypadku w dniu 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 9.12 natychmiast rozpoczęto przygotowania do wysłania ekipy specjalistów do Smoleńska. Pierwsza grupa odleciała o godzinie 15.30. Po przylocie na miejsce, część grupy polskich specjalistów wraz z odnalezionymi rejestratorami poleciała o 22.00 do Moskwy w celu dokonania odczytów zapisów rejestratorów. Prace w Smoleńsku polscy specjaliści zakończyli w dniu 23 kwietnia. 2010 roku. W trakcie dalszych prac w Moskwie, w ciągu 10 trwających 2 do 3 tygodni wyjazdów, polscy specjaliści dokonali: odczytu rejestratorów, transkrypcji nagrań rejestratorów głosu, testów awioniki, brali udział w lotach testowych na symulatorze lotu samolotu Tu-154, gromadzili dokumentację samolotu, a prace w Moskwie zakończono 23 września 2010 roku. Na drodze wymiany danych pomiędzy komisjami Komisja badająca wypadek w Polsce otrzymała dane z rejestratorów parametrów lotu, z rejestratorów głosów załogi i rozmów kontrolerów, danych z urządzenia TAWS i komputerów FMS. Podpisano również memorandum na wymianę danych z rejestratorów lotu i rozmów bez prawa publikacji tych danych. W celu wyjaśnienia przyczyn wypadku prowadzono dwa równoległe badania, przez komisję rosyjską i polską. Polska Komisja Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego prowadziła własne badania, analizując miejsce wypadku oraz wrak tworząc dokumentację faktograficzną i fotograficzną. Zebrano dane zapisane przez rejestratory, urządzenie TAWS oraz FMS, zebrano zapisy rozmów w kabinie pilotów oraz rozmowy służb ruchu lotniczego. Zgromadzono i przeanalizowano dokumentację osobistą załogi, samolotu oraz dokumentów 36. specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Zgodnie z zapisami aneksu 13 Polska uzyskała prawo do sformułowania uwag i komentarzy do projektu rosyjskiego raportu MAC. W dniu 19 grudnia 2010 roku przekazano polskie uwagi do tego raportu. Uwagi te miały objętość 148 stron. Po zakończeniu prowadzenia badania technicznego przez Rosyjską Komisję MAK, strona polska utraciła możliwość dostępu do nowych dokumentów przez akredytowanego przedstawiciela. W tej sytuacji dostęp do nowych materiałów możliwy był poprzez współpracę z prokuraturą prowadzącą własne dochodzenie. Po przyjęciu do badania wypadku standardów aneksu 13 dostęp strony polskiej do miejsca wypadku oraz dowodów możliwy był jedynie poprzez akredytowanego przedstawiciela. Niestety wspomnieć należy o problemach z dostępem do niektórych dowodów, czego przykładem było niedopuszczenie polskich ekspertów do testów lotniskowych pomocy nawigacyjnych, brak dostępu do dokumentacji wojskowego lotniska i procedur działania wojskowych rosyjskich służb ruchu lotniczego. Widoczne utrudnienie we współpracy między komisjami nastąpiło po opublikowaniu przez Polskę transkrypcji nagrań restratora głosów z kabiny pilotów. Była to polityczna decyzja strony polskiej. Strona rosyjska odrzuciła polskie uwagi do raportu MAK i nie opublikowała ich. Raport rosyjskiej komisji MAK opublikowany został w dniu 12 stycznia 2011 roku, a raport Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego 29 lipca 2011 roku. Raporty różniły się między sobą, gdyż jedynie w polskim opisano niewłaściwe działanie rosyjskich służb ruchu lotniczego, niewystarczającą infrastrukturę lotniska oraz nie potwierdzono bezpośredniej presji osób trzecich na załogę polskiego samolotu. Z doświadczeń uzyskanych podczas badania wypadków w Smoleńsku można wyprowadzić kilka pytań ważnych dla badaczy wypadków lotniczych: Czy brak umowy dotyczącej współpracy podczas badania wypadku lotniczego powinien być czynnikiem branym pod uwagę w trakcie analizy ryzyka podczas przygotowania lotu o statusie HET? Kto jest lepszym kandydatem na akredytowanego przedstawiciela? Doświadczony badacz wypadków czy dyplomata znający specyfikę regionu wspierany przez ekspertów? Czy stać nas na to, aby szukać porozumienia w sprawie badania wypadku w trakcie prac na miejscu wypadku? Nauka płynąca z przeprowadzonego badania wypadków w Smoleńsku mówi Sprawdź, czy Twój kraj zawarł właściwe umowy z innymi krajami na temat badania wypadków lotniczych. Przemyśl sposób wymiany informacji wojskowych podczas prowadzenia badania wypadku. W jaki sposób udostępnić miejsce wypadku dla żołnierzy niebędących członkami Twojego paktu militarnego? Kto jest najlepszym kandydatem na akredytowanego przedstawiciela badacz czy dyplomata? Jak pozyskać dane z rejestratorów na potrzeby Twojego badania? Bliska współpraca z prokuraturą prowadzącą własne dochodzenie może być bardzo korzystna, wymaga jednak wcześniejszego ustanowienia odpowiednich zasad współpracy.